Zapraszam Cię na film o mieście Skała. Jak jesteś nowy, zostaw łapkę w górę, daj suba i widzimy się w sekcji komentarzy. Także do zobaczenia, powodzenia. Skała jest jednym z najstarszych miast Małopolski, a nazwa miasta odnosi się do skalistego zbocza nad doliną Prądnika. Już w XIII wieku istniał tu gród piastowski i toczyły się na tych terenach bitwy. Jedna z nich miała miejsce w 1228 roku między namiestnikiem Krakowa, Konradem, a Henrykiem Brodatym, książę mazowiecki. Doznał na tych polach dotkliwej porażki i musiał wycofać się na Mazowsze. 10 listopada 1267 roku Skała dostaje lokację miasta za sprawą Salomei, Bolesława Wstydliwego, która właśnie w to miejsce przeniosła klasztor Zawich Mostu. Skała jako miasto klasztorne zostało położone na ważnym szlaku komunikacyjnym idącym w stronę Wielkopolski. W 1445 roku wspomina się o miarce zbożowej, tak zwanej skalskiej. To by oznaczało, że Skała w tamtym czasie była ważnym ośrodkiem, w którym można było zarówno sprzedawać płody rolne, jak i bydło. Zostają w Skale docenieni rzemieślnicy i to szewcy. Przez lata królowie nadadzą statuty braci cechowych. Zacznie się to już w XVIII wieku. Ze Skały nie tylko wyroby szewskie są znane. Znane są również wyroby kaszy tatarniczej oraz powideł. Znani są również rzeźnicy z tego miasta. W następnych wiekach miasto podupada, trawione przez liczne pożary. W czasie powstania styczniowego na ziemiach koło Skały rodziła się konspiracja powstańcza. W 1863 roku oddziały Mariana Langiewicza zaatakowały Rosjan stacjonujących tutaj na pobliskim cmentarzu. Zginęło 23 powstańców. Rosjanie stracili 28 swoich żołnierzy i cofnęli się w stronę Wolbromia, zostawiając tabor. W czasie I wojny światowej w 1914 roku pomiędzy listopadem a grudniem trwały na tych terenach zażarte walki, czego przykładem jest kilka kwater, mogił zbiorowych i pomników. W 1870 roku z racji na powstańczy charakter miejscowości Skała traci prawa miejskie. Zyskuje je w 1987 roku. Najważniejszym zabytkiem Skały jest późnobarokowy kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja z końca XVIII wieku. Odbudowana po pożarze tamtejszego kościoła w 1765 roku drewniana dzwonnica przy kościele. Drugim zabytkiem jest średniowieczny układ urbanistyczny wraz z kamiennym posągiem świętego Floriana z 1800 roku. Trzecim zabytkiem Skały jest grodzisko. A tutaj kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z 1677 roku wraz z murami, posągami, a także pustelnią błogosławionej Salomei.
Zwiedzając skałę, nie można nie przyjechać do oddalonej około 3 km na północny wschód Minogi, w której znajduje się zabytkowy pałac i kościół, a sama wieś datowana jest na wiek XIII. Najważniejszym zabytkiem Minogi jest pałac Wężyków, późno renesansowy, wybudowany w 1686, otoczony 6-hektarowym parkiem wraz z alejami modrzewiowymi. Do zespołu pałacowo-parkowego należą mury z XVII wieku, dawna brama z XVII wieku, spichlerz oraz czworak, czyli dom mieszkalny o 4 mieszkaniach. Natomiast drugim zabytkiem jest kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny, wybudowany w 1736 roku. Odrestaurowany w roku 1884 oraz w 1918. Sierpnia 1944 roku żandarmeria niemiecka spacyfikowała wieś. Zabito wówczas wiele osób, a cała Minoga została spalona.